Witam Was bardzo serdecznie w filmie prezentującym warte uwagi seriale na platformie Amazon Prime Video. Jeżeli chodzi o seriale oryginalne, przygotowałem 12 propozycji seriali dostępnych na Prime Video. Nie ma tutaj właśnie jakiejś dominującej kategorii, dlatego myślę, że każdy w sumie powinien znaleźć coś dla siebie. To są naprawdę bardzo dobre jakościowe seriale, które ogląda się z przyjemnością, ale to oczywiście zależy od Was, jaki macie gust, co lubicie obejrzeć. Dlatego bez zbędnego tutaj przedłużania myślę, że po prostu przejdziemy do opisywania i zaprezentowania Wam tych 12 seriali. No i oczywiście dla tych, co nie chcą z pewnych względów obejrzeć całości, w podpiętym komentarzu albo w opisie wrzucę po prostu pełną listę omówionych serialów. To by było w sumie na tyle. Zapraszam do oglądania. Pierwszą propozycją z mojej strony jest to Invincible, czyli Niezwyciężony. Jest to serial animowany, ale proszę się do tego serialu nie zrażać absolutnie, ponieważ jest to animowany serial, ale jest to serial dla dorosłych. Myślę, że można powiedzieć tak po prostu dla dorosłych. Jest to serial, który jest bardzo podobny do Boysów z Amazona. Dlatego jeżeli oglądaliście właśnie serial Boys, The Boys, czyli ten serial o superbohaterach w zupełnie nowej odsłonie, pokazującą inne oblicze tak naprawdę superbohatera, które mamy na co dzień w filmach, to jest taka wersja, powiedziałbym, animowana. Historia Invincible obraca się wokół Marka Graysona, czyli 17-letniego nastolatka, który właśnie zdobył swoje supermoce i aspiruje do życia zgodnie z legendą swojego idola, czyli taty Nolana Graysona. We need to talk. What I'm about to tell you will change everything. Serial Bosch, czyli serial kryminalny. Jest to historia zakończona na 7 sezonach, opowiadająca o detektywie LAPD z Wydziału Zabójstw, który pracuje oczywiście nad rozwiązywaniem zabójstw, morderstw, tak. Jest to serial, myślę, że dla każdego, który polubił klasyki w starym stylu, czyli jeżeli podobał Ci się The Wire, myślę, że też można zaryzykować True Detective, The Killing, Broadchurch czy Luther. The Bosch jest uważany za jeden z najlepszych seriali policyjnych, które są po prostu teraz dostępne z tych nowszych. Serial, który ma bardzo charyzmatycznego bohatera, głównego bohatera. Są tutaj oczywiście też pomiędzy tymi śledztwami relacje z córką, ze swoją żoną. Jest to bardzo dobrze zrobiony serial. Powiedziałbym, że jeżeli jesteście spragnieni takiego serialu kryminalnego w starym stylu, to Bosch Was nie zawiedzie absolutnie. Kolejnym serialem, który Wam przedstawię, jest to The Expanse, czyli serial science fiction, uważany za jeden z najlepszych seriali science fiction. Historia tego serialu jest fascynująca, jest to historia, która szybko zakorzeniła się w publiczności, jest to historia bardzo świeża. Serial z sezonu na sezon naprawdę się rozpędza coraz szybciej i się nie zatrzymuje, jeżeli chodzi o jakość. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, to tak jak wiemy, w dzisiejszych serialach science fiction, serial taki bez CGI, czyli bez efektów specjalnych, nie istnieje, tak? A tutaj mamy naprawdę bardzo dobry zespół zajmujący się tymi efektami, naprawdę bardzo dobrze je wykonuje, co dodaje właśnie temu serialowi taki wspaniały smak. I kończąc o The Expanse, dopowiem, że cała historia rozgrywa się w naszym Układzie Słonecznym, czyli nie jest to
Nie jest to historia, która jest daleko, daleko za naszymi galaktykami, nie wiadomo gdzie. Nie, ona jest tutaj, na Ziemi, na Marsie, relatywnie bardzo blisko. Także też można odczuć, fajnie się wczuć w tą całą historię, co mi się wydaje, że jest pozytywne jak najbardziej. Czwartą na mojej liście wartych uwagi seriali jest The Man in the High Castle, czyli Człowiek z Wysokiego Zamku. Jest to historia zamknięta, jest to dramat science fiction posiadający 4 sezony. Jest to serial, który ukazuje świat po II wojnie światowej, ale jest to tak jakby historia, która nigdy się oczywiście nie wydarzyła. Jest to po prostu historia alternatywna. Alianci przegrali wojnę z Niemcami i to właśnie Niemcy i Japonia rządzą Ameryką. Jest to oczywiście luźna adaptacja powieści autorstwa Philipa K. Dicka z 1932 roku, ale bardzo dobra. Bardzo dobrze uznana na świecie, bardzo dobrze przyjęta. Powiedziałbym tak, że jeżeli jesteście fanem historii, a zwłaszcza właśnie II wojny światowej, to jest coś dla was. Evil triumphs only when good men do nothing. I'm here because I want to do the right thing. Piąta propozycja jest to Carnival Row, czyli serial fantasy, serial kryminalny, w którym występuje Orlando Bloom. Jest to fantastyczny, wiktoriański świat, w którym zamieszkują mityczne stworzenia. Ludzie się po prostu ich boją i nie wolno im żyć, kochać i latać na wolności. Są po prostu niewolnikami. Z tym, że pojawia się jednak Nadzieja, detektyw, który zakochuje się w jednej z tych stworzeń i nawiązują pewną relację. Także jeżeli lubicie połączenie fantazy i takich bardziej kryminalnych spraw, to myślę, że ten świat was ciągnie. Man responsible for these attacks. Sneak Peek, czyli historia zakończona, mająca 3 sezony. Jest to historia o Mariusie, który po wyjściu z więzienia ukrywa się przed swoją przeszłością, przyjmując tożsamość swojego współwięźnia Pita. No i po tym, jak już wyszedł z więzienia, wprowadza się do rodziny Pita i zostaje wciągnięty w rodziny biznes kaucji. I za tą sprawą staje się przestępcą, który zabija innych przestępców. Jest to historia zabawna, trzymająca w napięciu, naprawdę godna polecenia. Także serdecznie zapraszam. Wow, what a performance. I know you're upset. Upset? I don't think I am. Do I look upset? Przechodzimy do komedii. Komedii bardzo specyficznej, bardzo dobrej, czyli Fleabag. Jest to komedia z 2019 roku. Jest to historia również zakończona, posiadająca 2 sezony. Jest to pewnego rodzaju dramat opisujący zagubioną, nie mogącej się pozbierać po stracie bliskiej osoby, która nie może i nie potrafi w zasadzie znaleźć stałego oparcia swojej starszej siostrze, która osiąga po prostu sukcesy, a ona jest taka trochę nierozgarnięta. Jest to pogrążona w pewnym smutku kobieta, która próbuje leczyć tą swoją chorobę, ale jednocześnie nie daje sobie pomagać swoim rówieśnikom, odrzuca ich. Więc jest tutaj bardzo, moim zdaniem, bardzo dobre połączenie komedii z dramatem. Świetna obsada aktorska. Serial naprawdę godne polecenia. You wanna go have sex? That's better. Komedia połączona oczywiście z dramatem. Jest to serial, który powstał w 2017 roku. Bardzo dobrze przyjęta komedia.
zbierająca wiele nagród, opisująca gospodyni, która w latach 60. po prostu postanawia przez pewne okoliczności w swoim życiu zostać komikiem. Komikiem jest to świat bardziej zdominowany przez mężczyzn, dlatego jej jest oczywiście trudniej wejść do tego świata, ale właśnie serial śledzi jej podróż, która rozwija tą karierę, no i jest to bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjemna komedia do oglądania. Kolejną propozycją, która też jest komedią, tylko że jest to komedia bardzo prosta do oglądania, taka niezbyt głęboka, jest to po prostu Upload, czyli komedia science fiction, przyszłości, świadomość ludzi, którzy umierają, można po prostu zuploadować, tak? Czyli przesłać do cyfrowych zaświatów. No i taki właśnie Nathan zostaje zuploadowany do wirtualnego hotelu, poznaje racjonalistkę Norę do spraw usługi klienta. No i to dzięki niej poznaje wartość przyjaźni, miłości, nawet sens życia, tak? Może w sumie tego nie. Bardzo przyjemna, bardzo taka odprężająca, wymóżdżająca komedia, dlatego jeżeli macie ochotę, zapraszam. Spektakularny, wciągający, a momentami wzruszający, czyli serial Jack Ryan. Jest to thriller polityczny, jest to wysokobudżetowa historia poświęcona walce z terroryzmem. Historia skupia się na Jacku Ryanie, który jest analitykiem CIA, który zaczyna dostrzegać podejrzane transakcje mające miejsce w Jemenie z udziałem mężczyzny o imieniu Soleiman. Wspierani przez swojego nowego szefa Jamesa Greera udają się do Jemenu, aby zbadać sprawę. Fabuła pierwszego sezonu skupia się wokół islamskiej organizacji terrorystycznej, która przygotowuje zamachy w Europie i Ameryce. Jeżeli chodzi o grę aktorską, John Krasiński, czyli główny aktor tego serialu, czyli tytułowy Jack Ryan, możecie oczywiście go kojarzyć z wielu tytułów, dajmy na to z The Office, wykonuje niesamowitą robotę, wyjątkową robotę, portretując Jacka Ryana naprawdę w wiarygodny sposób. I dzięki temu ten serial jest naprawdę wciągający, taki jak właśnie powinien być thriller szpiegowski i absolutnie godny polecenia do binge-watchingu, tak? Bardzo przyjemnie się go ogląda. Także polecam serdecznie. Musa bin Sulayman is my husband. He don't know where I am. My son is with him. Is he planning something here? 11. propozycja. Jest to propozycja dla ludzi, którzy lubią sport, a mianowicie lubią piłkę nożną, czyli All or Nothing. Tutaj wybrałem Manchester City, ale nie tak, że jestem fanem. Absolutnie, tylko jest to jeden z najwyżej ocenianych podtytułów tej serii. Z tego co pamiętam jeszcze jest Tottenham, Hotspur na pewno, też para innych klubów, niekoniecznie tylko właśnie z Premier League z Anglii. No i oczywiście jest to serial bardziej taki dokumentalny, który pozwala nam wejść do drużyny. Jest to historia, która wydarzyła się w sezonie 2017-2018, czyli w tym sezonie, w którym Manchester City wygrywał zupełnie wszystko. Był to rekordowy sezon i właśnie w tym serialu tak bardzo fajnie przechodzimy, zagłębiamy się w ten cały świat piłkarski, jak to wygląda od środka. Underestimate this squad because this squad is capable of anything. We need to fight for everything every year. We are close. We are so close. Ostatnim serialem na mojej liście jest to serial motoryzacyjny, czyli Grand Tour. Grand Tour oczywiście bardzo, wydaje mi się, że bardzo znany serial, czyli można powiedzieć sequel Top Geara, Jeremy'ego Clarksona, Richarda Hammonda oraz Jamesa Maya, którzy kontynuują swoją podróż po całym globie.
serial, który daje im większe możliwości. Tutaj Amazon, mi się wydaje, że spisał się bardzo dobrze. Perfekcyjnie to zagrało, jeżeli chodzi o właśnie tych trzech Brytyjczyków. Top Gear, no, wszyscy wiemy, co stało się z Top Gearem. Nie wyszło to za bardzo, za dobrze ta zmiana. A tutaj mamy tak naprawdę kontynuację, a nawet wydaje mi się coś lepszego, coś większego niż to było w Top Gearze. Top Gear był taki trochę melancholijny dla niektórych osób. Oglądało się to oczywiście, jak się miało trochę mniej lat, ale tutaj już mamy naprawdę solidny serial. Solidny serial motoryzacyjny, także nie jest takich seriali zbyt dużo na jakichkolwiek platformach, także jeżeli ktoś lubi Top Geara, to na pewno tutaj się odnajdzie, to jest pewne. Dziękuję za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to oczywiście napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych 12 propozycjach. Co wy byście w zasadzie dodali, bo tych seriali, nawet oryginalnych, jest jeszcze więcej. Ja tutaj wybrałem takie seriale, które przykuły moją uwagę. Te 12 seriali są moim zdaniem zdecydowanie wszystkie godne polecenia, ale oczywiście wam może jakiś serial się nie spodobać, to jest zupełnie normalne, także zostawiam was z tymi propozycjami i zapraszam do kolejnych odcinków poświęconych serialom i filmom również. Dziękuję i do usłyszenia.